Dobra, mamy paladyna. Akurat odkąd gram moim Reno Warriorem, to już paladyni nie wywołują u mnie białej gorączki. Bo akurat najbardziej irytująca mnie talia, czyli Secret Paladyn, jest w miarę łatwa do pokonania. Myślę, że wymienimy blok tarczą i egzekucję. Broń na wszelki wypadek zostawię, żeby jakąkolwiek broń mieć... O, dostałem ognisty wojenny topór. Bym wiedział, że dostanę ognisty wojenny topór, to moje ukąszenie śmierci bym wymienił. No, siema, siema. Teraz zobaczymy. No, oczywiście powierniczka tajemnic. Czyli już wiemy, z czym walczymy. Na szczęście nie mógł razem z nią użyć szlachetnego poświęcenia, więc my ją zniszczymy za pomocą ognistego wojennego toporu. I teraz pewno wystawi ekranowego minibota. Nie ukrywam, że jest to najgorszy drugoturowy drop, moim zdaniem, w grze. Najgorszy, mówiąc najgorszy, mam na myśli najtrudniejszy do pokonania, no bo trzeba go dwa razy uderzyć. Broń go nie pokonuje, jest ogólnie przykro. Dobra, użyjemy armora, które przeczekamy. Nie będę go niszczył, bo w sumie bez sensu. Może zaraz wystawię drugiego Januszka i Avenge'a, wtedy moja broń mi się bardziej przyda. Czekam na rozkaz. Dobra, mamy drugiego Januszka i mamy sekret, którym być może jest Avenge, więc mogę bardzo sprytnie, żeby zniwelować ten sekret, użyć moją małpę. Więc tak, najpierw sprawdźmy, czy to na pewno będzie pomsta. Aha, dobra, to teraz wystawiamy małpę, która bardzo ładnie wytrajduje się z Januszkiem bafniętym pomstą. Jedną pomstę będziemy mieli z głowy, gdyż nie ukrywam, że jest to moim zdaniem najgorszy... Zobaczcie, najgorszy. Co jest tym najgorszy? Najlepszy sekret Secret Paladyna, najtrudniejszy do poradzenia sobie z nim, dlatego też jedna pomsta mniej dobrze dla mnie. Dobra, mam Urloka Rycerza. Na niego z kolei mam ukąszenie śmierci, czyli w sumie jednak bardzo dobrze, że go nie wymieniłem. Dobra, Murlock Rycerz out, chociaż nie ukrywam, że Murlocka Rycerza w Secret Paladynie to ja chyba nigdy nie widziałem, a jak widziałem, to bardzo rzadko. Dlatego też ta karta jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Dobra, mamy sekret. Być może jest to szlachetne poświęcenie, które ochroni nożownika przed śmiercią. Miejmy nadzieję, że nie. No ale tak, wystawiamy Akolitę Bólu. O! Skrucha, okej. Okay. Akolita Bólu co prawda dobierze nam tylko jedną kartę, ale przynajmniej będziemy w stanie wyczyścić pole mojego przeciwnika, co myślę i tak jest dobrą sytuacją dla nas. W kolejnej turze może pójść tarczowniczka. Pójdzie koń Rafał u niego, czy nie? W sumie bardzo dobrze mam w dłoni bójkę, bo nie ukrywam, że bójka jest bardzo dobrą kartą przeciwko Secret Paladynowi. Ach, boska łaska. Jak ja tej karty nie lubię. Mam nadzieję, że to będzie jedna z kart, nad znerwieniem której Blizzard skupi się w wiosennej aktualizacji. Gdyż jest to trochę wkurzające. Przeważnie kiedy się gra kontrolnym deckiem, który zazwyczaj ma sporo kart w dłoni. Dobra, wystawiamy tarczowniczkę. Oczywiście nic poza tym nie zrobimy. Jestem ciekaw, będzie Dr. Hook? Mamy doktora Hooka. No okej, to teraz warto było przetestować, czy sekret, który nasz przeciwnik wystawił, to nie jest druga pomsta, więc myślę, najpierw zabijemy Januszka. Dobra, mamy drugą pomstę, poszła na bombę, to myślę, że zrobimy tak, bombę wyciszymy. Co prawda dobrze by było trzymać Sowę na Tyriona, ale wiadomo, czy mu się w ogóle ten Tyrion pojawi. Myślę, że takie zagranie da nam sporą przewagę w grze, więc zagramy w ten sposób. Dzięki czemu mamy tylko jedną bombę plus jednego stwora, jeden na jeden, bez żadnego efektu. No i co? W ten sposób zaatakowałeś, okej. Okay. Myślałem, że pójdzie na Big Game Huntera z nadzieją, że bomba go dobije. Niemniej jednak, na szczęście, bomba poszła na face. Dobra, mamy werbunek. Nikos, no niestety czyści pole. Ale dzięki temu, że do tej pory nie wystawił konia Rafała ani Tyriona, tym możemy na luzie w kolejnej turze wystawić doktora Hooka. I myślę, że tak właśnie uczynimy. Liczę na to, że nie ma w talii Big Game Huntera. Secret Paladin chyba Big Game Huntera w talii ogólnie nie ma. Ale biorąc pod uwagę, że już spotkaliśmy po jego stronie Murloc Rycerza, to raczej wszystkiego można się tam spodziewać. No i dobra, jest koń Rafał numer 1. Nie zwróciłem uwagi na to, czy on go dopiero teraz dobrał. Będę musiał na nagraniu zobaczyć. I mamy pająki, i mamy Secret Keepera. Myślę, że to jest idealna tura na użycie... Na użycie czego? Na użycie bójki. Bo jest spora szansa na to, że jego największy stwór nie przeżyje. Oczywiście dla mnie najbardziej komfortową sytuacją by było, gdyby przeżył jego pająk.
bo wtedy Competitive Spirit, czyli duch rywalizacji, który na bank ma wśród tych dwóch sekretów, by zadziałał tylko na jego jednego pająka. Dlatego też używamy bójki z nadzieją, że to co przeżyje po jego stronie, to będzie pająk 1 na 1. Teraz zobaczymy. Okej. Okay. O! A takiej sytuacji to ja wam powiem nie przewidziałem. Przeżył nasz doktor Hook w momencie, w którym mój przeciwnik miał całe pole stworów. To była chyba jedna z lepszych bójek, jakie mi się przytrafiły. Okej. Okay. Taka sytuacja też jest niczego sobie. Nawet bym powiedział lepsza od tej, którą ja przewidywałem. Tylko po prostu nawet do mojej głowy nie przyszło to, że będę miał takie szczęście, że przeżyję jedyny stwór, który będzie mój na polu. Okej, okay, nie mam nic przeciwko. Mój przeciwnik, jak widzimy, idzie ostro na face. Nie jest świadomy tego, że mamy Reno Jacksona w talii. No to my w dalszym ciągu zbijamy jego stwory. Większość sekretów mamy tak naprawdę z głowy. Jedyne, co nam może zagrozić po jego stronie w tym momencie, to jest Tyrion. Bo drugi koń Rafał raczej nic mu silnego nie wystawi, jako że już większość sekretów zmarnował, więc drugiego konia się nie boimy. Jedyne, co mi może trochę zagrozić, to jest Tyrion. Miejmy nadzieję, że go nie dobierze. Chociaż myślę, że nawet sam Tyrion nam tutaj za bardzo nie zagrozi. Okej. Okay. O! Spoko. Dobra, mamy ekranowego minibota i mamy kolejny sekret. Obawiam... Oj, no niestety mu się broń trafiła. A w sumie szkoda, gdyby jej nie dostał, to mógłbym ekranowego minibota w kolejnej turze zabić. A tak to niestety będziemy musieli sobie jakoś inaczej z tym poradzić. No dobra, cóż to może być za sekret? Może to być kolejne szlachetne poświęcenie, albo może to być odkupienie, które przywraca stwora z jednym punktem życia na pole. Dobra, nie jest to odkupienie. Więc zróbmy tak. No, drugie szlachetne poświęcenie, tak też myślałem. Dobra, broń z 5 punktami ataku jest niewystarczająca do zabicia Tyriona, ale tym się nie przejmujemy. Bo tak jak mówię, w najgorszym wypadku mamy jeszcze Reno Jacksona w talii, a teraz mój przeciwnik musi się martwić tym, w jaki sposób zabić naszego gromasza. Który, nie ukrywajmy, jest już trochę duży i trochę niebezpieczny dla naszego uterka. Dobra, kolejny sekret. Prawdopodobnie tym razem jest to odkupienie. Czekam na rozkaz. I... Kurczę, jeżeli zniszczę ekranowego minibota, to on ożyje z jednym punktem życia, ale będzie miał boską tarczę. Ale wiecie co, zaryzykuję. Być może to nie jest odkupienie? Ach, niestety. To był błąd, powinienem małego Januszka zniszczyć, ale mówię, jestem już w takiej... dobrej sytuacji, że raczej tym się nie martwię. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wystawić naszego Reno Jacksona. I już raczej tutaj nasz przeciwnik ma, że tak powiem, delikatnie przesrane. Sam chyba też tak uznał i zdecydował się poddać. No dobra, widzimy, Reno Warrior jest bardzo dobrą kontrą przeciwko deckowi, którego najbardziej nie lubię. Dla mnie spoko. Jeszcze tylko jedna ranga po tej szóstej do wbicia, będę miał moją skrzynkę z epicką kartą, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy uda mi się w tym sezonie wbić piątą rangę, bo mnie przez następne dni praktycznie nie ma. Więc może być ciężko, ale bądźmy dobrej myśli, mamy godnego przeciwnika, którym jest, no oczywiście, Uther Światłodzierżca, czyli niestety najczęściej spotykana klasa, nie tylko w tym sezonie, ogólnie przez większość czasu. Dobra, myślę, że wszystkie karty wymienię, liczę na coś tańszego na dzień dobry. Trzymamy kciuki, że wszystko ułoży się. Boże, jaką ja rękę mam. No to kaplica. To nie będzie prosta walka, już to po mojej ręce początkowej mogę powiedzieć. No, zdecydowanie nie mamy szczęścia w doborze kart. Mamy masę tanich, a tu takie niespodzianki. Pójdzie moneta i shieldbot. Poszedł sekret. Czyli przynajmniej już wiemy, że walczymy z Secret Paladynem, czyli bez żadnych niespodzianek. Jak widzimy, my z kolei w dalszym ciągu nie za bardzo mamy co wystawiać. Co już mnie trochę mniej cieszy. Tymczasem, no jednak ekranowy minibot się musiał pojawić. Strasznie nie lubię tej karty, ona jest tak dla wojownika irytująca. Tak naprawdę chyba jedyny drop za dwa, który jest, który nas może atakować, którego my nie możemy zabić za pomocą naszej broni. Dobra, jest nożownik i kolejny sekret. Spróbuję zabić nożownika ukąszeniem śmierci. Niemniej jednak obawiam się,
że jeden z tych sekretów to jest szlachetne poświęcenie, nic mi z tego nie wyjdzie. No tego niestety się obawiałem. Jak drugi sekret to jest Avenge, to mam bardzo słabą sytuację. Dobra, na szczęście odkupienie, więc może nie będzie tak źle. W kolejnej turze, jak nie wystawi znowu szlachetnego poświęcenia, to zabijemy nożownika, zabijemy stworka ze szlachetnego poświęcenia. Z kolei Shielded Minibot straci boską tarczę, więc może nie będzie tak źle. Dobra, na szczęście nic tutaj ważnego nie zrobił, więc mogę być w miarę spokojny. Większość stołu, tą bardziej irytującą, mogę zniszczyć. Dlatego też lecimy tak. Atakujemy wszystko. Weźmy blok tarczą. W sumie powinienem to zrobić na początku. Dobra, i zużyję grzmotnicie tarczą na Shielded Minibota, bo im mniej stworów ma na polu, tym lepiej dla mnie. Grzmotnięcie tarczą mogłoby mi się przydać w późniejszej fazie gry na coś większego, ale wolę czyścić. I tak już mam tak mało punktów życia, że... Nie twoja sprawa. Ojojoj, mamy konia Rafała i będzie choinka, na szczęście składająca się tylko z trzech sekretów, więc nie jest znowu tak tragicznie. Dobra, niech będzie tarczowniczka. Ja muszę tutaj walczyć o przetrwanie. Dobra, mamy ducha rywalizacji, który pozwoli nam w kolejnej turze użyć Big Game Huntera na konia Rafała, więc nie jest znowu źle. Z tym, że znowu niestety obawiam się pomsty. Najlepiej by było, jakby moja tarczowniczka przeżyła, aktywowała pomstę i pomsta by poszła na konia. Wtedy bym za pomocą Big Game Huntera pozbył się i stwora 7x7 i pomsty, która by go jeszcze bardziej buffnęła. Jezu, kolejny zestaw stworów na polu. Plus jest taki, że mu się karty kończą. Więc chociaż to jest jedyna pozytywna rzecz w tej sytuacji. Dobra, zabierz 7x7, bądź tak miły. No niestety, ale na szczęście nie zabrało najgorszego możliwego targeta. Dobra, pracujemy sekrety i teraz trzymamy kciuki za to, żeby pomsta poszła na konia 7x7. Kurczę, nie. Niedobrze. No ale tak czy siak Big Game Huntera muszę użyć, bo jeżeli tego nie zrobię, to obawiam się, że ta walka szybko się skończy. No i tyle. Mało ma kart w dłoni, więc tutaj za dużo nie ma możliwości. Dla mnie całkiem spoko. Żeby tylko teraz z doktorem Hookiem mi nie wyskoczył, bo tego już za bardzo nie mam jak w tym momencie pokonać, bo nie mam ani egzekucji. Dobra. Konsekracja nam stołu nie czyści, więc póki co nie jest źle. Tak długo jak mogę zniszczyć pająka 5x4, tak długo... Jezu, boska łaska. A zdążyłem powiedzieć, że mam mało kart w dłoni i to jest dla mnie pozytywny aspekt. Jak ja tej karty nie lubię. Nie, nie, nie. Wszystko nie tak. 9 punktów życia. No ciekawie, powiem wam, że jest niezbyt fajnie dla nas. 9 punktów życia, myślę, że muszę wystawić cokolwiek, co nas w tym momencie będzie leczyć. Tak, dobra, będę leczyć i właśnie po to cię wystawiłem. Myślę, że tutaj możemy zaatakować każdy punkt pancerza, każdy punkt życia jest w tym momencie na wagę złota. Mamy 14 HP, jedną kartą nas w tym momencie nie zabije. Aczkolwiek faktem jest taki, że muszę się zdecydowanie pozbyć pająka 5x1. Jak teraz mi dostawię jakiegoś Tyriona, doktora Hooka albo kolejnego konia, to będę się martwił. No i co? Ewentualnie jak buffnie pająka, darem królów. Z tym także nie będę miał jak sobie poradzić. O Jezu, kolejny pretendent. Na szczęście większość sekretów już ma zmarnowane. Ten, który został, to jest... Szlachetne poświęcenie? Drugie? Kurczę, nie pamiętam co było. Nie za bardzo się nad tym skupiłem. Dobra, myślę, że korzystając z okazji wyciszymy pająka. Mógłbym sobie zostawić na Tyriona. Ale zrobimy tak. Pomsta druga. Czyli jednak nie było drugiej. Za bardzo się skupiłem na gadaniu, nie na tym jakie sekrety poszły. Mamy konia 9x8, a my będziemy mieli punktów życia łącznie 14, czyli 5 HP mi zostanie. Dobra, teraz mamy 14 HP. Jeżeli nasz przeciwnik szczęśliwie dobierze True Silver Championa,
Zostanie nam jeden życia, więc jeszcze przeżyjemy. Ewentualnie jakąś konsekracją nas może dobić. Czekajcie, czy nam 4 HP zostaną? Nie, dobrze mówiłem, 5 HP. Boże, ja już nie wiem. Ja już liczyć nie umiem. Jest źle, mam 1 HP. Reno! Reno! To nie jest Reno. Dobra, jak najwięcej kart dobrać. Teraz mi zdecydowanie się by przydał Reno Jackson, więc tak. Uderzymy w to. Do, jest! Jest nasz ewentualny wybawca. Dobra, już przez chwilę miałem chwilę grozy, bo już myślałem, że źle policzyłem, że jednak zginę, ale na szczęście okazało się, że dobrze policzyłem, zostało nam 5 punktów życia. Dlatego też dobieramy tyle armora, ile tylko się da, przy okazji niszcząc to, co mój przeciwnik ma na polu. W miarę możliwości oczywiście. Dobra, mamy 4 armora, zaraz dobierzemy sobie jeszcze 2, pod czym wystawię Reno, będę miał znowu 30 punktów życia, czyli to daje nam jeszcze kilka tur. Konował w dalszym ciągu leczy, no okej, okay, dobra, nie jest źle. Nie jest źle, Whirlwinda zostawimy na ewentualne bafnięcie mojego Gromasza. Tymczasem jak widzimy, nie jest źle. Oberwę w kolejnej turze masakrycznie duże... Boże, Tyrion. No! Na moje szczęście Tyriona mogę zniszczyć moim Gromaszem. W tym momencie mi się przyda zdecydowanie Młyniec plus Gromasz. Dobra, i czym pójdzie... Dobra, tym idzie oczywiście na face. Jestem ciekaw, czy pójdzie bronią na face, czy zniszczy mojego Konowała. Dobra, co prawda nie będziemy się mogli leczyć, ale plus jest taki, że Konował ochronił nas przed 4 punktami obrażeń, więc nie jest źle. Dobra, robimy tak. Niech będzie Gromasz i Młyniec. W kolejnej turze broń mojego przeciwnika zniszczymy Harrisonem Jonesem. Skosztuj mojego ostrza. Tymczasem zrobimy tak i zrobimy tak. Dobra, jest w miarę spoko, jest w miarę spoko. Byłem już na 100% pewny, że my tą grę przegramy, a teraz nawet jest szansa na zwycięstwo. Ale powiem wam, jak... O! Dlaczego mnie nie zaatakował najpierw? Mój przeciwnik chyba tutaj misplaya jakiegoś zorganizował. Przecież najpierw powinien nas zaatakować bronią, potem użyć tej broni. To było Tak, nasz przeciwnik zdecydowanie popełnił tutaj dość spory błąd. Okej. Dobra, na kolejną turę mamy idealnie Harrisona, idealnie Belchera, więc... Nie będzie źle. Okrutny nadzorca może się przydać później. Tymczasem zrobimy tak. Dobierzmy sobie 2 karty. I co ważniejsze, zniszczmy mu broń. O, bójka. Bójka też może mieć tutaj kluczowe znaczenie. Niemniej jednak myślę, że wolę ją zostawić na doktora Hooka i na razie wystawimy po prostu śluzożera. No i dobra. Przez mojego Belchera swoimi małymi stworami się nie przebije. W kolejnej turze, jeżeli jego pretendent straci boską tarczę, to zabijemy go Harrisonem Jonesem, więc jest okej. Czekam na rozkaz. Póki co jeszcze żyje, póki co jest jeszcze spokojnie. Jego małe stwory biją tylko za 4, nawet nie zabiją mojego dużego Belchera, nie mówiąc o tym małym, który z niego powstanie. Więc jest spora szansa, że za pomocą Belchera zdejmiemy boską tarczę konikowi, z kolei Harrisonem go będziemy mogli w kolejnej turze zabić. Więc póki co wszystko idzie zaskakująco po mojej myśli. Okej. Okay. I co ci to dało tak naprawdę? Chyba niedużo. Jak dobrze, że... Dobra, mamy zwycięstwo, ale powiem wam, że to była chyba najtrudniejsza walka z Secret Paladynem, jaką udało nam się wygrać w tym sezonie.